Hej, cześć, witajcie moi drodzy z tej sceny Skorpii. Witam was w kolejnej wersji The Forest Alpha 009 z tym, że mamy już tryb kooperacji. Ale jest taka kwestia, że po prostu no nie ma z kim zagrać. Więc takie pytanie, kto miałby tego The Foresta? Oczywiście to prywatnie sobie obgadamy. I mam nadzieję, że kiedyś by się tam nagrało z koopa, ale to jest na razie jeszcze niewskazane. Dobra, zaczynamy single playera. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w wersji 9, bo szczerze mówiąc długo czekałem na tą wersję. Bo szczerze mówiąc 8 zaskoczyła mnie pod względem graficznym, ale reszta no niestety trochę zawiodłam, ale nie narzekam. Bo poprawili grafikę, co prawda. Dodali tam ewentualnie kilka, nie wiem, budynków, domek na drzewie. Mogli coś poprawić, ale nie naprawiają tych największych bugów, które no niestety gra posiada. I to jest źle. Tu widzę już chmury w 9, a wcześniej ich nawet nie było. To mnie zaskakuje. Zobaczymy cutscenkę i w ogóle dziwne. Interfejs się dziwnie pomniejszył. Bo to kółeczko było znacznie wyższe. Jeszcze raz niestety nas straszuje, nie ładnie. Nie wiem, co ja tu przeżywam i chyba będę musiał nieco sobie jeszcze głośność poprawić. W ogóle chyba grafikę, nie wiem. Yo, madafaka. Fajna sukienka. Pożyczona z Lumpeksu? Czy matce zabrałeś? Jezu, jak piszczy coś. Chyba ten... ta tabliczka exitu. Tak piszczy. Dobra. Ważyliście cutscenkę, nie wiem już który raz z rzędu. Dobra, mamy oto wersję 9. Tak na razie ona wygląda. I jeszcze bym tu graficznie coś sprawdził, czy w ogóle jest tak, jak ja bym chciał. Tu bym nieco tą głośność zmniejszył. Dobra. No jest nieco ciszej. Ale i tak chyba słychać to wszystko. Myślę. Dobra, zjemy co nieco. Oczywiście lód musi być, bo to jest podstawa też, więc nie odrzucajmy tej kwestii. Czy mi się wydaje, czy z gry na grę wyglądała ta łapka coraz inaczej? Nie wiem. O, tu ładnie sobie sarenka pobiegała. Raz. Sprawdzimy tu króliki, wszystko ładnie. Czyli tak by wyglądał nasz upadek. W sumie w tym samym miejscu, nic nowego. Naprawdę. Ale czuć te 60 fps. Czuć. Czuć w cholerę. Nie odczuwam momentalnie żadnych lagów. I jest perfekcyjny. To tak. To już nie mogę zabrać. Sobie nieco może medykamentów zażyje. Jest batonik na poprawę humoru. I teraz tak. Co oni to może dodali nowego? Od tego zacznijmy. Jak coś zauważę, to wam powiem, ale na razie to nic nowego. Jest ta altana, która jest niepotrzebna, tak szczerze mówiąc. A gdzie są te domki na trzech? Nie gadajcie, że je zlikwidowali. Nie gadajcie nawet, tak? Ej, gdzie są te domki na drzewach? Ej, nie gadajcie, że oni to usunęli. Ej, nie wierzę. No to jestem zawiedziony. Szkoda. Naprawdę wielka szkoda, że pozbyli się czegoś, co... Naprawdę to dobrze wyglądało. Owszem, schody były zbugowane, ale to nie zaprzeczę, ale... Serio?
Ja jestem zażenowany tylko tą wiadomością, że no, pozbyli się domków na drzewie, które wyglądały naprawdę zarąbiście. No cóż, trzeba się pogodzić z tym faktem. A da się w ogóle wybijać te... Dobra, teraz się okaże wszystko. Uciekam. Nie gadaj, że będzie przez wodę uciekać. Dobra. Ale to bukami. Czyli nie można jeszcze. To na co są te zwierzęta? No, dla ozdoby chyba najpewniej, bo nie ma z nich żadnego użytku. Jakiegokolwiek. No i w sumie nie poprawili tego. Czyli to są jadalne? Tak, to są. Nie rozumiem, czemu mnie to tak pali. Dobra, czyli jednak są szkodliwe dla nas. Czyli tego nie warto jeść, chociaż to nam dodaje regeneracji staminy, ale nie opłaca się tego w ogóle brać. No to słabo. To jest druga rzecz, która no niestety moje oczy zobaczyły w negatywnym odczuciu, bo sądziłem, że zostawili to i coś zrobili nowego. Tu kanibale. Oczywiście zęby są OP. To kolejny kanibal, który niestety tu już zdechł dawno temu. Ale jedno mnie zastanawia. Po co wydali wersję 9? Najpewniej tylko dla tego trybu kooperacyjnego, bo innego powodu argumentacyjnego nie znam. Na razie. Tylko to, że dodali tryb kooperacji. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało. Bo ja jestem już po prostu tego ciekaw. Bo już wykryłem dwie niestety minusy. Zaraz będzie pewnie trzeci. Tu nie byłem. Ale to w sumie mniejsza. Tam nawet nie będę szedł, bo tam w sumie nawet nie ma sensu. Ale przejrzymy mapę od podstaw. Po prostu od nowa, dokładnie. Nie będziemy dzisiaj budować, a bardziej się skupimy na po prostu przejrzeniu dokładnej, szczegółowej mapy. Po prostu z pierwszoosobowego widoku. Jak to wygląda? To tak od podstaw. Dobrze, tu mamy te nieszkodliwe jagódki. No, lesistość wygląda naprawdę zniewalająco i z nóg powala, ale no nie ma tego, co powinno być w każdej grze takiej typowo survivalowej. Brakuje tu tego. Kanibali nie ma teraz, chyba że zaraz ich gdzieś wynajdę. To wtedy będzie trzeba srogo się bronić. Nie tylko bronią, ale i też rozumem. Teraz ma co nieco patyków też. Bo jakbym miał się gdzieś rozłożyć, to faktycznie się opłacałoby rozłożyć, ale na razie. Na razie to nic tutaj takiego zadowalającego nie zauważyłem. I mam nadzieję, że jeszcze coś zdążę zobaczyć pozytywnego w tej wersji. Bo jak się okaże, że nic nie będzie, no to nie będzie sensu dalej nagrywać, dopóki naprawdę czegoś nie dodadzą, nie usuną, bądź nie zmodyfikują. Bo ja już mówiłem w 8D, że czekam z niecierpliwością na dziewiątkę. Dobra, może tak nie mówiłem, ale po prostu sobie tak mniej więcej to zinterpretowałem inne słowa. Ale no, na razie różnic tu nie wykryłem. Poza tym, że no ładnie mi gra chodzi w 60 FPS-ach, a to tylko dlatego, że mam teraz nowy sprzęt, to wiecie, no, to jest tak pozytywna wiadomość dla mnie. Ale jak na razie to nic ciekawego w tym deforeście. Minęło już ile? Chyba będzie teraz 10 minut, nie? No
prawda, właśnie, już 10 minut minęło i do tej pory nic nie ujrzałem, coś co by mogło mnie zaskoczyć. Dobra, poza tym, że zaczęły jaszczurki uciekać, to może tam jakiś taki drobny plusik. Tu ptaki, tu wszystko, no wygląda to naprawdę nieźle, ale gdzie są te najważniejsze aspekty? Wiem, tak spekuluję, po części też mogę trochę narzekać, ale tak jak mówię, no nie to chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć efektywną poprawę tej gry. W sumie tu można by było się rozłożyć. Zaryzykuję. Wszystkim zaryzykuję, żeby tutaj się jakoś rozbudować. Chociaż może lepiej gdzieś, gdzie, nie wiem, są drzewa. Bo tu w tym terenie, owszem, dałoby radę, tylko po prostu no bliżej drzew, żebym nie musiał 300 kilometrów zapieprzeć po kilka belek, bo tak chciałem. Tu mamy strumyczek. Ale taki bardzo głęboki, czy to tylko w ogóle można pływać pod wodą? Nie. I kolejna rzecz, którą niestety nie naprawili. Super. Czyli już trzy minusy dla tej gry. No dzisiaj to może być taki odcinek bardziej krytykujący. No po prostu to co zauważam, no to po prostu nie ma żadnych popraw. I niektórzy też mi pisali w komentarzach, że zamiast zajmować się trybem multiplayer, mogliby naprawić najważniejsze błędy i poprawić coś, co powinno wyglądać i widać realistyczniej. Bo póki co, to jest na razie, jakby to każdy powiedział po lagu, odgrzany kotlet. Nie podoba mi się to coraz bardziej. Już trzy wady zauważyłem, które od początku do tej dziewiątki i pewnie dalej będą. Dobra, miałem się rozłożyć, ale tak zacząłem gadać, argumentować to wszystko. Mamy minutę, chyba już nawet 12 bym powiedział. Gdzie by się w końcu rozłożyć? Owszem, słychać te efekty dźwiękowe, jak biegam po skale, po trawie. Tak, to owszem poprawili, to jest dobra rzecz, realistyczna. Bo to czuć, słychać i nie powiem co jeszcze, ale chyba na razie tyle, jeżeli chodzi z takich instynktów. Instynktów chciałem powiedzieć, takich zmysłów. O, wiaterek zaczął powiewać. Ćwierkają ptaki. Ale co nam to daje, tak naprawdę? Co nam to daje? Dobra, tu mamy Lizarda, którego w końcu dopadliśmy. Tu drugi, którego chyba też mogę ciągnąć. O, i pierwszy kanibal od kilkunastu minut. Chodź tu. O, no to. Nie będzie bolało, uwierz, to będzie tylko kilka draśnięć. Dla ciebie to jest w sumie nic. I kręgi się skruszyły. Szczerze mówiąc, kanibale w dalszym ciągu jako jedna osoba nie stawiają tak wysokiego oporu. Ale przyszedł następny. Czyżby wyśledził trupło w kawałkach? Dobra, tu już zgniło. Chciałem powiedzieć zdechło, ale dobra. Okej. Okay. Już dwóch kanibali mamy za sobą. No, którzy oczywiście nic mi nie zrobili. Tak naprawdę. Tu się można by było fajnie rozłożyć. Czemu by nie? Dobrze. No to zbudujmy sobie małą kabinę. Tak będzie najlepiej już. Żebyśmy byli ustawieni tak. Tak, nie wiem. Przeciętnie. Przepraszam. Dobra, teraz tak. Trzeba rozbić te drzewa. Takie 3-4 drzewa do rozbicia to
W sumie nie jest nic strasznego. Ale mianowicie. No, przez te kilkanaście minut na razie nic na plus nie znalazłem. Co jest nie to? Czekaj. No, chyba teraz zawaliłem sprawę. No nie, w sumie nie. Chciałem skina wziąć. Pomyliło mi się. Jak w ogóle skin wygląda? Nic się nie zmienił. Wygląda tak samo jak chyba w wersji 0.07 albo nawet 6. Nie wiem, dokładnie nie pamiętam. Ale tak czy inaczej, moment, chciałem napić. Nie mam co do jedzenia. Ja będę sobie potem jakoś zrobić. Ale już widzę, kanibal słyszał, jak rąbię drzewo. Czyli podrasowali trochę tych kanibali. Faktycznie. Chodź tu. Ale pod względem walki, no, nie poprawili się. Okej, błyskawica przyszła. Zwiastuje nam, że będzie piekło. Okej, dobra. Załóżmy, że jak teraz trzaskają gradami, błyskawicami, to będzie źle, a nawet gorzej. Ale zobaczymy, to zależy od tego, co my w każdej kolejnej sekundzie będziemy wyczyniać. Ale macie tu u mnie plus, że pod względem graficznym chce mi się grać w tego Deforesta, jak po prostu przystało na gracza. I faktycznie grafika podtrzymuje tą grę, ale żeby to chociaż aspekty realistyki trzymały swój poziom. Tu trzeci, czwarty, muszę zapamiętać, przyjść, zabrać i stąd wziąć. Wiem, komentuję tak dość energicznie jak na godzinę 22, ale po prostu chcę jakoś zacząć tą wersję, tak w duchu pozytywnie, ale to co nam gra zareprezentuje przez kilkadziesiąt minut, albo może nawet i kilka godzin, to się okaże wszystko. To się wszystko okaże. Na razie trzymajmy dystans do tej gry. Nie krytykujmy ją w 100%, bo wiem, że zrobią z nią jeszcze porządną produkcję. Tylko kwestia czasu. Dobrze. Tu już wbiliśmy te cztery pale. Teraz przydałoby się kolejne drzewa rozbić. O, akurat są koło siebie. To akurat dobrze się składa. Ale w końcu słychać porządnie rąbanie drzewa. To jest dobra rzecz też. Jest nawet echo takie lekkie. Drzewka się błyskawicznie tutaj niszczą, a nie czekam 5-10 sekund, aż drzewo zrespi w końcu te pale, no. Proszę was. Dobra, tam. O! Nawet w trzech sztukach się rozleciały. Moment, tu muszę szybko położyć, przyjść po ostatnią. O, wystarczy nam taka mała kabina, no bo co będziemy robić z taką tymczasową chatką z liści i patyków, jak lepiej mieć już z pali i nie opłaca nam się robić większego domku, bo po co? Przecież to jest survival, a nie kurde Hotel Tipton, no kurde nie przesadzajmy, no to nie ma być pięciogwiazdkowy hotel, tylko to ma być kurde szałupa, w której mamy po prostu przetrwać każdy kolejny dzień ludojadów. Widać, że to drzewo jest dosyć twarde. I w ogóle da się je rozbić. Bo mam wrażenie, że to drzewo się w ogóle nie chce rozbijać. W ogóle trzeba coś zjeść. Przydałoby się jeszcze ognisko tu rozpalić. Ognisko. Dobra, jeszcze jeden patyk. A to dla nas będzie. Bez problemu z patykiem. Dobra, znalazł się. Trzeba szybko sobie sporządzić jakąś wyżerkę małą.
Bo zaraz będzie tragicznie z nami. Dobra. Teraz to podkładaj, czekamy. Teraz się noc zrobi, a my już nie mamy kabiny gotowej. Trzeba jeszcze jedno drzewo przenieść, albo dwie sztuki rozbić, żeby po prostu już skończyć budowę. Mamy 20 minut już nagrania. Fajnie, nie, bo teraz mam innego Mirisa, gdzie mi pokazuje dokładny czas. I to jest naprawdę. Gdzie moje jedzenie? No jedz to. No już, myślałem, że mi to się spaliło. Dobra, tak lekko spanikowałem, ale mniejsza z tym. Kończmy naszą budowę. Tego drzewa nie rozbijemy. Wielka szkoda. Miałem nadzieję, że tutaj z tego będzie więcej. No trudno. Byleby przetrwać, to jest najważniejsze. A o resztę się nie ma co martwić na zapas. Okej. No i starczy. Nawet powiedziałbym, że nawet ponad starczy. Dobra. Wystarczy, że tam podejdziemy, olejemy ostatniego pala, bylebyśmy już mieli jak po prostu żyć. Okej, dobra. Tam pewnie jeszcze jeden pal, ale to sięgniemy po niego nieco później. Dobra. No i git. A teraz chwila prawdy. Czy naprawili te nasze złe jeszcze drzwi? Czy? No, brawo! Brawo! Naprawili drzwi, no normalnie nie mogę w to wręcz uwierzyć, że naprawili drzwi do takiej kabiny, bo pamiętam w ostatniej tam którejś wersji było tak, że te drzwi po prostu się rozleciały i no w pistu. A teraz no nieźle to wygląda, no trzeba przyznać, nieźle to wygląda. Zapalniczkę proszę. No i normalnie jak u siebie w domu, no tylko trochę takim minecraftowym 2 na 1 bym powiedział. No ale zawsze coś, no dobra. Źle chyba postawiłem trochę. Ale nie będzie. Najważniejsze, że już mamy jak przetrwać. Dobra, wyjdźmy może. I przydałoby się. To drzwi się trochę tak buzują, ale na szczęście się nie odrywają, to jest ważne. Dobra. Trzeba się trochę rozgrzać. Dobra. Ja bym proponował tak, bo nie chcę naprawdę przedłużać. Skończyć tu odcinek. Ja bym sobie jeszcze tylko szybko przejrzał, czy na pewno usunęli te drzewa, bo ja, znaczy domki na drzewie, bo ja jestem naprawdę rozczarowany. Nie sądziłem, że zrobią coś takiego. Po prostu myślałem, że wezmę się za jakąś konkretniejszą robotę. No ale tylko zrobili koopa i wersja 0.9 ma tylko świadczyć o tym, że wyszedł tryb kooperacyjny. Nic więcej, nic mniej pewnie. No ale mogliby jeszcze się bardziej postarać, więc no zobaczymy jak dziesiątka wyjdzie. Ale nie mówię, że nie będę już nagrywał z dziewiątki. Jak mnie weźmie ochota, jak się zmotywuję, to może nagram tak z parę odcinków. Pobuduję coś, nie wiem. Jeszcze popodróżuję gdziekolwiek, bym zwiedził tą mapę dokładniej. I być może coś znajdę sekretnego, czego jeszcze nie odkryłem do tej pory. Teraz zacznie deszcz polewać. Dobra, do domu, bo nam łby się pomokrzą. Dobra, jesteśmy w domu. Czuję. Z mojej perspektywy czuję tą realistykę, ale z perspektywy gry no trochę jeszcze zaburza to. I trzeba by było z tym jakiś porządek zrobić. Chyba mam wrażenie, że mamy nieproszonych gości. Nieprawdaż? Posłyszałem odgłos muzyczny. No proszę, czyli jeszcze nie skończymy odcinka. Taki joke! Miał być koniec odcinka, ale jak widać kanibale po prostu chcą, żebym tego jeszcze nie kończył. To zrobimy szybko taką mołotowę. Czekaj, byleby dobrze trafić.
No i tak trochę kiepsko, szczerze mówiąc. Ale mamy jeszcze jedno podejście. Dobre. I teraz się wszyscy palą. Ze wstydu i nie tylko. Ty nawet nie podchodź. Nawet nie podchodź. Ty gnoju. Zdychosz. Co płaczesz? Nie ma stękania. Ty suko. Stała jeszcze. Nie ma. Ty zginiesz najbardziej. Kto jeszcze? Kto? Kurwa jeszcze. Tu już musiałem zakląć, bo musiałem podkreślić po prostu tą obecną sytuację. Dobra. Okej. Chillout. Sytuacja zaspokojona. Kanibale już nie stwarzają zagrożenia. Chciałbym jeszcze podnieść tą pałkę od kanibali, bo gdzieś chyba ją zostawiłem. Moment. Gdzieś to zostawiłem. Jezu, zimno nam. W ogóle trzeba się ogrzać. Dobra, to zaraz skończymy ten odcinek. Tylko musimy się ogrzać i sprawdzić, jak teraz wygląda ta broń kanibali. Dobra, chyba już się ogrzaliśmy wystarczająco. Gdzie ta broń jest? No, wygląda w sumie tak samo, nie różni się niczym. Dobra, nie męczmy tej zapalniczki, może weźmy bardziej latarkę. I skończmy już odcinek, bo no, kanibale przedłużyły o parę minut, ale już no nie można tak. Albo jednak i chcecie, żebym ja to przedłużył. Dobrze, kaman, zapraszam. No zapraszam. Czekaj, ja jeszcze powinienem tu powstawiać takie te stojące drążki palące się, bo powinniśmy mieć polepszone oświetlenie. Dobra, wyjmij topór. Widzę, że znowu kanibale albo po prostu fejkują, albo na serio coś planują większego. Byleby mnie zmylić. Ale się ciemno zrobiło. Okej, mamy naszą zapalniczkę. O to nam chodziło. Mniej więcej. Dobra, to sobie jeszcze zrobimy. Dobra, teraz już mogę skończyć, bo chyba kanibale chcą mnie znowu nastraszyć. Dobra! Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Wbijamy do chałupy. Tu jeszcze zasejwujemy grę. Zasejwujemy grę. Halo, dobrze. Trzymajcie się. Na razie. Jo.